10 rewolucji w XXI wieku. Żeby było jasne, rewolucja to dążenie do nagłych zmian w państwie i będziemy poruszać tutaj wszelkie rewolucje, ale też zamieszki, protesty, czy też wszystko, co osiągnęło status walk ulicznych. Właściwie tytuł powinien brzmieć 10 zamieszek na tle politycznym, ale trochę długie i przez to może stracić zasięg także 10 rewolucji w XXI wieku. Francja, to co się dzieje w Francji opisywałem na kanale Invigilator. Żółte kamizelki walczą z rządem. Ale to nie jedyny przykład walk we Francji w XXI wieku. Podobna sytuacja miała miejsce w 2005 roku, jednakże napastnicy byli kimś innym. Były to wystąpienia ludności pochodzenia imigracyjnego po tym, jak z powodu porażenia prądem zginęło dwóch nastolatków. Zdaniem krytyków francuskiego rządu z tamtego okresu, pośrednią przyczyną wystąpień była polityka imigracyjna państwa, która wtedy była antyimigracyjna. Rozruchy rozpoczęły się 27 października. Początkowo zamieszki te nazywane były powstaniem paryskim lub powstaniem miejskim. Zaczęły się do nich przyłączać również biali ludzie z ubogich dzielnic podparyskich. Po kilku dniach wystąpienia te zaczęły być nazywane powstaniem francuskim, ponieważ zamieszki wybuchły również w innych miastach francuskich. W efekcie zamieszek podpalonych zostało tysiące samochodów. W płomieniach stanęły również szkoły, poczty, centra handlowe, przedszkole i ośrodki sportowe. W akcji mającej na celu przywrócenie porządku wzięło udział kilka tysięcy funkcjonariuszy policji, którzy dysponowali samochodami i motocyklami śmigłowcami. Z dnia na dzień liczba zatrzymanych przez policję powiększała się. Co ciekawe, zamieszki wcale nie były tak widoczne w Marsylii, czyli w mieście, które jest symbolem klasy pracującej. Egipt. Antyrządowe protesty o charakterze społeczno-politycznym w Egipcie przeciwko złej sytuacji materialnej, bezrobociu, korupcji, ograniczeniu swobód obywatelskich i długoletnim rządom prezydenta Hasniego Mubaraka. Rozpoczęły się na masową skalę 25 stycznia 2011 roku. Poprzedziły je pojedyncze akty protestacyjne przyjmujące formę samospaleń. Są największymi protestami społecznymi w czasie dotychczasowych rządów prezydenta Mubaraka. Wystąpienia ludności zostały zapoczątkowane w 25 stycznia, odwołanej za pośrednictwem serwisów internetowych akcji Dzień Gniewu. W kolejnych dniach demonstracje były kontynuowane i objęły zasięgiem inne miasta. Do największych protestów oprócz stolicy dochodziło w Aleksandrii i Suezie. Demonstrujący domagali się natychmiastowego ustąpienia z urzędu prezydenta Mubaraka. Do krajów z emigracji powrócił lider opozycji Muammar el-Baradei, który przyłączył się do manifestujących. 29 stycznia prezydent Mubarak pod naciskiem społecznym zdymisjonował rząd i na stanowisko nowego premiera powołał Ahmeda Szafika. Na urząd wiceprezydenta mianował natomiast po prawie 30-letnim wakacie Omara Sulejmana. Nie doprowadziło to jednak do wyciszenia nastrojów społecznych. Wojsko zadeklarowało nieużywanie siły wobec demonstrujących. Libia wojna domowa rozpoczęła się po wystąpieniu opozycji przeciwko złej sytuacji materialnej, bezrobociu, korupcji, ograniczeniu swobód obywatelskich oraz długoletnim rządom Muamara al kodafiego Protesty, zapoczątkowane 15 lutego pod wpływem udanych rewolucji w Tunezji i Egipcie, przerodziły się w wojnę domową. Do pierwszych wystąpień pod wpływem sytuacji w innych krajach arabskich doszło w styczniu 2011 roku. Libijska sytuacja społeczno-polityczna przedstawiała się na niekorzyść Rządu, podobnie jak w krajach objętymi rewolucją, doszło wówczas do pierwszych walk zbrojnych. Do walki przeciwko rebeliantom Muammar Kaddafi zaciągnął zagranicznych najemników. 21 lutego w Trypolisie doszło do masakry protestujących, w której zginęło około 300 osób. Tego samego dnia rebelianci zajęli miasto Bengazi, które później stało się siedzibą władz powstańczych. 22 lutego Kaddafi przemówił do narodu, grożąc śmiercią każdemu, kto wykaże się nielojalnością, i przystąpi do walki z siłami rządowymi. Warto wspomnieć, że jest to część tak zwanej arabskiej wiosny, a o tym, drodzy Państwo, za. Jakieś 10 lat dzieci będą uczyć się na historii. Nigeria walki między muzułmanami a chrześcijanami w nigeryjskim mieście Jos, do których doszło w styczniu, marcu, lipcu i grudniu 2010 roku. W dniach od 17 do 21 stycznia 2010 roku w starciach religijnych zginęło nawet 600 osób. Miasto Jos jest podzielone między chrześcijan i muzułmanów i oddziela muzułmańsko północ Nigerii od południa kraju zamieszkiwanego głównie przez chrześcijan. Do zamieszek dochodziło tam od 2001 roku. W sierpniu 2001 Roku w starciach zginęło ponad 1000 osób, a w walkach między muzułmanami a chrześcijanami w 2004 roku 700 osób. W 2008 roku w podobnych zamieszkach zginęło ponad 300 mieszkańców miasta. Egipt. Tragedia wydarzyła się 1 lutego 2012 roku na stadionie w egipskim mieście Port Said. Po zakończeniu meczu między drużynami Al Masry Port Said oraz Al Aszy Kair doszło do zamieszek, w wyniku których zginęło 79 osób, a blisko 1000 zostało rannych. Incydent ten jest na największą stadionową katastrofą, jaka kiedykolwiek wydarzyła się w Egipcie. 26 stycznia 2013 roku sąd w Port Said ogłosił wyrok śmierci przez powieszenie na 21 pseudokibicach odpowiedzialnych o udział w zamieszkach w Portside'zie. Tuż po ogłoszeniu wyroku przed budynkiem więzienia, w którym przetrzymywani są oskarżeni i skazani, wybuchły kolejne zamieszki. Setki kibiców owacyjnie przyjęło wyrok, jednak pozostała część zaatakowała policję. Raz wścieczeni kibice atakowali postarunki policji i sympatyków innych drużyn. W ulicznych zamieszkach zginęło wtedy 22 osoby, czyli łącznie dokładnie 101 osób poniosło śmierć. Tunezja, protesty mieszkańców Tunezji o charakterze społeczno-politycznym przeciwko złej sytuacji materialnej, bezrobociu, brakowictwo obywatelskich i długoletniej władzy prezydenta Zina al-Abidina ben Alego. W ich rezultacie 14 stycznia 2011 roku prezydent rzekł się władzy i opuścił kraj, udając się do Arabii Saudyjskiej. Początkiem wystąpień było samo spalenie się 17 grudnia 2010 roku w mieście Sidi Buzaid przez bezrobotnego Mahometa Bouaziziego z powodu zarekwirowania mu przez policję straganu, na którym nielegalnie handlował owocami. Jego próba samobójcza miała być e, protestem przeciwko brakowej możliwości znalezienia pracy. Zmarł on później w szpitalu. Protesty w ciągu Tygodnia przeniosły się do innych miast prowincji, a 27 grudnia 2010 roku dotarły do Tunizu. Począwszy od 8 stycznia 2011 roku doszło do radykalizacji nastrojów społecznych, kiedy w wyniku użycia siły przez policję z dnia na dzień wzrosła liczba ofiar śmiertelnych. Rewolucja w Tunezji zapoczątkowała falę masowych protestów społecznych, do jakich doszło w pierwszych miesiącach 2011 roku w niemalże wszystkich krajach arabskich. Oman, antyrządowe protesty o charakterze społeczno-politycznym w Omanie, rozpoczęły się 17 stycznia 2011 roku pokojowym marszem. Pod koniec lutego przerodziły się w zamieszki. Inspiracją dla protestów były udane rewolucje w Tunezji i w Egipcie. 17 stycznia 2010 roku 200 osób wzięło udział w pokojowym marszu, domagając się wyższych wypłat i niższych kosztów produktów. 16 lutego ogłoszono podwyżkę płac minimalnych dla pracowników sektora prywatnego do 520 dolarów. Miesięcznie. 26 lutego 500 demonstrujących zgromadziło się wokół centrum handlowego w przemysłowym mieście Suhar i zablokowało drogi do portu i rafinerii. Sultan Kabusibina Said, starając się złagodzić napięcie, dokonał roszad w rządzie oraz wdrożył program reform. Następnego dnia demonstranci rzucali kamieniami w policję, która użyła gazu łzawiącego. Policja, rozpędzając manifestację zabiła sześć osób. Demonstranci domagali się reform politycznych miejsc pracy i wyższych płac. Jemen. Antyrządowy ruch zbrojny o charakterze społeczno-politycznym w Jemenie przeciwko złej sytuacji materialnej, bezrobociu, korupcji, ograniczeniu swobód obywatelskich i długoletnim rządem prezydenta Alega Abdullaha Salicha. Rozpoczęły się 27 stycznia 2011 roku pod wpływem udanych rewolucji w Tunezji i w Egipcie od demonstracji w stolicy kraju Sanie. Sytuacja ustabilizowała się wraz z początkiem 2012 roku. 21 stycznia 2012 roku parlament uchwalił ustawę, przyznając prezydentowi Salichowi immunitat. Dzień później Salih odleciał z kraju do Omanu, a następnie do Stanów Zjednoczonych. Wybory prezydenckie przeprowadzono w lutym. Jedynym kandydatem był pełniący obowiązki prezydenta Abdarabuch Mansur Hadi, który uzyskał 99,8% głosów. 25 lutego 2012 roku został zaprzysiężony na nowego prezydenta Jemenu. W zamieszkach zginęło ponad 1,5 tysiąca osób. Bahrain. Seria antyrządowych protestów w Bahrajnie, do których doszło w obronie wolności i swobód obywatelskich. Jeszcze przed protestami 11 lutego król Bahrainu zapowiedział przekazanie każdej rodzinie 2,5 tysiąca dolarów z okazji dziesięciolecia konstytucji, co jest uważane za próbę kupienia spokoju społecznego. Ponadto uchwalono wyższe wydatki socjalne i zapowiedziano amnestię dla opozycjonistów. W pierwszym dniu protestów, czyli 14 lutego, siły bezpieczeństwa usiłowały zagrodzić demonstrantom wstęp na na plac Perłowy, główny plac miasta Manama. Wybuchły walki, które potrwały aż do listopada. Zginęło 104 osoby. Ukraina. Protesty rozpoczęły się 21 listopada 2013 roku. Demonstracją przeciwko odłożeniu przez prezydenta Wiktora Janukowycza podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Opozycja zażądała usunięcia prezydenta. Wraz z rozwojem sytuacji postawy manifestującego. Radykalizowały się, zyskiwały na popularności postulaty usunięcia prezydenta oraz generalnej odmiany sytuacji w państwie. Sam ruch przekształcił się w ogólnonarodową rewolucję. Liczne walki z 18 i 20 lutego 2014 roku kosztowały życie i zdrowie kilkuset osób i stały się punktem zwrotnym w rozwoju sytuacji. Wiktor Janukowicz, pod naciskiem opinii zachodniej, także fali wzburzenia w kraju, zdecydował się przywrócić konstytucję z 2004 roku i doprowadzić do Wcześniejszych wyborów 21 lutego milicja została usunięta z ulicy Kijowa, Janukowicz opuścił stolicę, 22 lutego parlament usunął go z rządu.